Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Powstaniec warszawski profesor Witold Kierzun właściwie za każdym razem powtarzał w wystąpieniach publicznych, że wybuch powstania był nieunikniony. Podkreślał, że decydujący wpływ miało odmówienie wykonania rozkazu wojennego gubernatora Ludwika Fischera, by 100 tysięcy mężczyzn zgłosiło się 27 lipca do budowania fortyfikacji. Niezgłoszenie się oznaczało śmierć albo wywózkę, dlatego już 28 lipca była mobilizacja odwołana i wybuch później 1 sierpnia powstania. Czy wiele jest takich świadectw potwierdzających taki przebieg wśród tych zgromadzonych w Muzeum Powstania Warszawskiego? Jest ich rzeczywiście wiele, ale dla mnie najważniejszym świadectwem jest świadectwo człowieka, który bezpośrednio brał udział w przygotowaniach do wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli kuriera z Warszawy, Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Nowak przyjechał do Warszawy z Londynu, żeby powiedzieć dowództwu, że powstanie nie będzie miało wsparcia alianckiego, żeby tego powstania nie robić. I jak sam mówił, w trakcie tej misji zrozumiał, że nie można nie robić powstania, że ten model polskości opartej na walce o wolność, walce o niepodległość, który pojawił się, zaczął się 27 września 1939 roku jako powołanie polskiego państwa podziemnego, oparty jest na tym, że o tą wolność trzeba walczyć. I on mówił, że kończył zawsze te opowieści o Powstaniu Warszawskim, że tak wtedy, jak teraz uważam, że ono musiało wybuchnąć. Zachowali się w takim razie jak trzeba? Czy to był błąd, a może, jak napisał Piotr Zychowicz, obłęd 44? Pytam o ocenę tej decyzji politycznej o wybuchu powstania. Żołnierze oczywiście powinni wygrywać bitwy. Ale nawet wiedząc to, co wiedzieli, oni podjęli, można powiedzieć, decyzję moralną. Bo dla tych młodych ludzi, tak jak z nimi rozmawiam, opór przeciwko totalitarnemu złu był od pewnego momentu potrzebą, przymusem. Oni postanowili powiedzieć nie totalitarnej potędze. I można powiedzieć, że nie kalkulowali. I jak mówię, no, powstanie jest dramatyczne, dlatego że z jednej strony mamy tak wspaniałe i wyjątkowe wartości, jakie stały za tymi młodymi powstańcami, no a z drugiej strony mamy efekt tego powstania, czyli zniszczone miasto, wypędzonych ludzi, tak olbrzymie straty osobowe. Ale trzeba chyba też powiedzieć, że no, określona była postawa Stalina. Przecież wielokrotnie premier Mikołajczyk interweniował u Stalina bez efektu. Stalin także w rozmowach z Churchillem określił Powstanie Warszawskie jako nieodpowiedzialną awanturę. On czekał na to wykrwawienie, bo wiedział, że będzie chciał instalować komunistów w Polsce i wiedział, że wymordowanie tej najlepszej tkanki, tych najbardziej zaangażowanych, najbardziej świadomych z polskości także Polaków będzie miało dla niego określone konsekwencje. Czy zatem można powiedzieć, że to Stalin przesądził o porażce powstania? Problem był taki, że Polska znalazła się, jej wolnościowe dążenia znalazły się między dwoma największymi totalitarnymi potęgami ówczesnego świata, z którymi jeszcze wtedy nie można było wygrać. Zwycięstwo nastąpiło po 45 latach, dopiero kiedy Polska, Solidarność zapoczątkowała rozpad tego obozu i właściwie można powiedzieć, że skutki II wojny światowej skończyły się w Polsce w 1989 roku. Wtedy nie można było wygrać, niestety. O tym nie wszyscy wiedzieli. Pewnie tego nie było widać z Polski. Natomiast decyzja Stalina o wykrwawieniu się powstania, no była decyzją o tym, że te wojska, jego wojska mają wejść do zniszczonej Warszawy i zainstalować tu rząd, który wcześniej został powołany w hełmie i przeniesiony do Lublina. A gdyby weszły wcześniej, bo słyszeliśmy na przykład przed momentem w Jedynce Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama, jej świadectwo, ona mówiła, były wojska, które powinny nas poprzeć. Nie no, to oczekiwano pomocy ze strony wojsk sowieckich. Sowiecka radiostacja nawoływała do oporu przeciwko III Rzeszy, do wybuchu powstania. Wszyscy uważali, że pomoc musi przyjść, choćby nawet lotnicza, bo
to było najbardziej niesamowite, że większość zniszczeń, które lotniczych, które dokonały samoloty w Warszawie niemieckie w czasie Powstania Warszawskiego, te bombardowania, to zrobiło 6 samolotów, które po prostu cały czas latały nad Warszawą i bombardowały. Sowieci nie dostarczyli pomocy parasola lotniczego czy myśliwskiego, którego mogliby naprawdę dostarczyć. Więc można powiedzieć, że oni współtworzyli te zniszczenia Warszawy, nie robiąc nic, aby je w jakikolwiek sposób zmniejszyć. Czyli można by powiedzieć, że gdyby postawa Stalina, a także Mołotowa, który deklarował, że samoloty dokonujące zrzutów nad Warszawą nie będą mogły lądować na lotniskach radzieckich, to takie były działania wówczas Mołotowa i jego akolitów. Gdyby ta postawa była inna, to być może los powstania nie byłby przesądzony. Oczywiście, rozmawiałem z ludźmi, którzy, bo oczywiście pojawiały się czasami te kurzniki, z których zrzucano na przykład worki z amunicją, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy dokonywali selekcji tej amunicji. Mówili, że czasami z takiego worka udało się zebrać 10-20 pocisków, bo on jak spadł bez spadochronu na ziemię, to był cały zniszczony. Więc można powiedzieć, że ta pomoc była tak symboliczna, że budziła tylko wściekłość powstańców. Chciałem jeszcze pana zapytać o postawy tych młodych ludzi. Oni wykazywali się ogromnym hartem ducha i dojrzałością, także w tym wymiarze kwalifikacji wojskowych. Odwołam się do jednej postawy, Mirosław Biernacki, pseudonim generał, dziś patron szkoły przy ulicy Miedzianej, to jest nieopodal miejsca, gdzie zginął. On upominał każdego, pamiętaj, nie wolno ci dać się zabić, sam zginął. Miał 16 lat, był kapralem, a jak można przeczytać w świadectwach, o radę pytali go porucznicy. Skąd się brały takie wysokie kwalifikacje wojskowe tych dzieci? One brały się z skupienia na tym, co mają do zrobienia. To byli ludzie, którzy bardzo dużo wymagali od siebie. To byli ludzie, których program samodoskonalenia, samokształcenia był kluczowy. I to, że oni kończyli podziemne szkoły oficerskie, że oni kończyli kursy, że oni się cały czas doskonalili w tym, co miało nastąpić, to był jakby efekt czasów. Takie rzeczywiście było to pokolenie, wyjątkowe. Jeszcze jedna wypowiedź Krystyny Marynowskiej, z kolei także uczestniczki Powstania Warszawskiego, która na pytanie, czy powstanie miało sens, ona odpowiedziała w taki sposób w książce Mateusza Wyrwicha Powstanie 44, zachowali się jak trzeba. To powstanie przyniosło nam niepodległościowe zrywy przeciwko komunistycznym sowieckim zaborcom. To one przyniosły nam solidarność i w rezultacie wolność. W powstaniu byliśmy naprawdę wolni. Obecną naszą niepodległość bez wątpienia zawdzięczamy powstańcom i ich ofierze. Czy pan się zgadza z taką opinią, że ten mit Powstania Warszawskiego, on potem przez te lata PRL-u trwał i do tego mitu odwoływali się robotnicy w kolejnych protestach aż do Powstania Solidarności? To było bardzo silne, szczególnie w roku 80 i 81, poczucie robienia tego, co powstańcy warszawscy. Różnica była taka, że taki wniosek wyciągnięto, że z totalitaryzmami nie sposób wygrać siłowo, więc rewolucja Solidarności była rewolucją pokojową, natomiast w sferze symbolicznej, w sferze wartości wielokrotnie na różne sposoby nawiązywano do Powstania Warszawskiego, choćby w obszarze symboliki. Więc widzimy tą spuściznę, zresztą w wielu miejscach w pracach Solidarności brali udział ludzie, którzy mieli za sobą doświadczenie Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie, tak jak pan wspomniał, jest związane także z rzezią, chociażby rzezią Woli, ale także ze zniszczeniem miasta, z bestialstwem Niemców, bo tak to trzeba nazwać, na przykład ostrzeliwaniem szpitali, w których pomagano ich kolegom, pomagano Niemcom. Czy tak po ludzku da się to zrozumieć? Poza oczywiście piekłem wojny, bo wojna rządzi się swoimi prawami, ale tak po ludzku, że to jest w ogóle do wytłumaczenia? Tego nie sposób zrozumieć, kiedy czyta się o relacje z tego, co robiły tutaj niemieckie siły. Adolf Hitler wydał rozkaz zniszczenia Warszawy i zabicia mieszkańców. I do Warszawy weszły jednostki, które zaczęły metodycznie ten rozkaz wykonywać. Zabijano tutaj 10 tysięcy cywilów dziennie. A później, żeby zatrzeć ślady zbrodni, to był modus operandi wojsk niemieckich od 1943 roku, zacierania jakichkolwiek śladów. Więc nie dość, że tych ludzi zabijano,
to jeszcze ich ciała palono, a domy później już po upadku powstania rabowano i również palono. Więc są 2/3 ofiar, cywilnych ofiar powstania warszawskiego do dziś pozostaje bezimienna, dlatego że ich zabito, ciała spalono, ale wraz z nimi spalono jakiekolwiek dokumenty pozwalające ich identyfikować. Panie dyrektorze, to jeszcze krótko. Co dziś będzie się działo w Muzeum Powstania Warszawskiego? No, po pierwsze, najważniejsze dwie rzeczy. Godzina W, a później od godziny 20:30 na Placu Piłsudskiego wszyscy śpiewamy pieśni, piosenki powstańcze i na tą największą, najbardziej na początku radosną, a później oczywiście w trakcie smutną uroczystość i spotkanie. Wszystkich zapraszamy. Piosenki już nie zakazane. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.